A dzień dobry, witajcie drodzy widzowie serdecznie w kolejnym filmiku we wiejskiej zagrodzie. W tym filmie powiem wam, czym karmię swoje kury, zwłaszcza w okresie już letnim. A więc jeśli jesteście ciekawi i zainteresowani tym tematem, to serdecznie zapraszam was do oglądania. Dobra, postaram się, żeby ten filmik był dość krótki, ale za to treściwy i na temat. Ale na początku pewne wyjaśnienia. Dieta kur może się różnić w zależności od pory roku, bo jeżeli mamy wiosnę, to dieta będzie nieco inna. Jeżeli mamy lato, to ta dieta też będzie nieco inna. A tym bardziej, jeżeli mamy zimę, to ta dieta również będzie już się sporo różniła. Kury coś tak szybko zareagowały, bo coś przelatywało. Jakiś ptak, pewnie sójka albo jakiś gołąb. Nawet ja sam dokładnie nie widziałem, ale mniejsza z tym. I właśnie dieta kurek może się różnić w zależności od pory roku, bo jeżeli będzie zima, to kury będą wtedy potrzebowały więcej składników różnych na swoje zapotrzebowanie. Na przykład będą potrzebować więcej witamin, więcej minerałów i więcej takich produktów do jedzenia, które zawierają więcej energii, jak na przykład ziarna pszenicy czy kukurydzy i nie tylko. I to też się tyczy pory roku jak wiosna, bo wtedy kury też są po zimie i też potrzebują tych niektórych składników i minerałów. Zresztą wtedy też kury się pierzą, bo wymieniają swoje stare pióra po zimie na nowe. A więc wtedy ta energia, która pochodzi z ziarn pszenicy i kukurydzy przykładowo, jest kurom bardzo potrzebna. No ale natomiast jeżeli mamy lato, to wtedy jest gorąco, jest ładna pogoda i kury tak nie potrzebują niektórych, no powiedzmy, składników tak bardzo mocno. I wystarczy takie normalne żywienie, takie codzienne, można to powiedzieć. Czyli wtedy dajemy zboże, wodę. Niektórzy dodają paszę, na przykład kupną lub własnej roboty. I tak dalej, i tak dalej. To na razie tyle z moich wyjaśnień, co chciałem powiedzieć wam na początku. A teraz przejdziemy do sedna naszego filmu i naszego tematu i powiem wam, czym ja karmię swoje kurki, bo niektórzy z was są może tego ciekawi, czym moje kury są właśnie karmione tak naprawdę. I w tym filmie właśnie wam o tym troszeczkę powiem, co i jak. Więc zapraszam, chodźcie ze mną. No zobaczcie, jak moje kury już reagują, bo widzą, że coś tutaj już do nich uszykowanego mam. I zobaczcie, jak one na to reagują. Próbują się tutaj wręcz wydostać za wszelką cenę. Ale pytanie brzmi, co tutaj takiego mam uszykowanego do tych moich kurek? Moi drodzy, nic takiego specjalnego. U mnie teraz w okresie letnim jest takie normalne żywienie w mojej hodowli. Takie wręcz można powiedzieć codzienne i podstawowe, czyli generalnie kurom zawsze daję wody do picia, bo woda jest zawsze potrzebna i bez niej się nie obejdzie. Ale tak, później, zaraz po wodzie, kurom do jedzenia podaję owies. Niestety pszenicy nie mam już, ale miałem, ale się skończyła, bo spasłem już tą pszenicę. Podawałem ją kurom. Ale żeby nie było, że nie kupowałem pszenicy do kur i moje kury cały czas jadły owies, bo tak nie jest i nie było. Ale no niestety, pszenicy też za bardzo nigdzie już nie ma, ani na młynie czasami, ani prywatnie u niektórych osób. Po prostu już wszystko się powoli skończyło. Było tak zwane czyszczenie magazynów, czyszczenie stodół, ale jeszcze trochę. I po żniwach będą nowe zboża i tych zbóż już będzie więcej. Będzie nowy zapas. Ale
tutaj, niektórzy z was mogą nie wiedzieć, co tutaj jest. To, moi drodzy, są otręby pszenne. Otręby są zarówno pszenne, jak i żytnie. Można je kupić na przykład na młynie, tak jak ja to zrobiłem. Ja wybrałem akurat otręby żytnie, bo chyba wam wcześniej powiedziałem, że są to otręby pszenne. Nie, sorry, pomyliłem się. To są właśnie otręby żytnie. Ale kury mogą jeść zarówno otręby pszenne, jak i żytnie, ale ja bardziej preferuję do swoich kur właśnie takie otręby żytnie i nie mają z tym problemu, aby je zjeść. U nas na otręby mówi się właśnie ospa. Ospa to też taka choroba, moi drodzy, ale no, tak na to się potocznie u nas mówi, jakby ktoś się zdziwił i nie wiedział. Może niektórzy z was już taką nazwę słyszeli lub znają nawet. Jeżeli tak, to dajcie znać o tym w komentarzu, chętnie się dowiem. Takie otręby kurom możemy troszeczkę podawać na sucho, żeby sobie zjadły. Nawet im tutaj troszeczkę podam. Wtedy też kury będą miały zajęcie, będą mogły podrapać na wybiegu i po prostu pojedzą sobie tych otrębów na sucho. Ale te otręby przede wszystkim namaczamy wodą, aby później napęczniały troszeczkę i wtedy zwiększą swoją, no, że tak to powiem, objętość, czyli będzie ich nieco więcej. I wtedy takie namoczone otręby kurom lepiej smakują. I nie tylko kurom, bo tutaj te otręby też jedzą perliczki, kaczki, gęsi, ogólnie drób. Do takich otrębów możemy dodać właśnie różnych dodatków. Na przykład jeżeli jest to zima, to możemy dodać suszu z pokrzywy, czy jakieś inne zielonki, czy na przykład jakieś witaminy, kredę pastewną. I to będzie takie umilenie w diecie dla kurek. No a tutaj na koniec mam troszeczkę paszy na kury nioski, aby lepiej niosły jajeczka. Ta pasza ładnie akurat pachnie. Tutaj ma wszystkie składniki, które kurom są niezbędne do po prostu składania jaj. I ta pasza tylko stanowi u mnie taki dodatek dietetyczny dla kurek. Więc żeby ktoś z was nie pomyślał sobie, że tej paszy też swoim kurom daje nie wiadomo ile, bo tak nie jest, ale tej paszy też czasami kurom trzeba dać, żeby te jajka po prostu niosły. Dobra, bo filmik miał być niby krótki, a już widzę, że jest film 8-minutowy, a więc teraz mam tutaj wodę we wiaderku i dam do tych otrębów tej wody trochę. Zalejemy te otręby. I teraz biorę kołek i to wymieszam. Tylko tak jedną ręką to będzie trudno. Ale zresztą nie. Po co kołkiem? Tutaj mam taki coś innego. Taki inny przyrząd. Nie wiem jak dokładnie się to nazywa. Ale wiem, że to służy właśnie do rozdrabniania pyrek. Takie coś. Ale też służy to do tego, żeby właśnie ospę wymieszać, czyli te otręby, moi drodzy. Takie jedzenie, jakie tutaj teraz widzicie do kurek, można stosować u trzody chlewnej. Ja na przykład tak pamiętam, jak jeszcze u mojej babci były świnki, no to właśnie takie jedzenie im się podawało, ale to był już wtedy śród, czyli zaśrutowane zboże i wtedy taki śród też dawało się do wiaderka i zalewało się wodą, a później w takiej konsystencji jak coś takiego jak to podawało się świniom do koryta i świnie to z apetytem jadły, a do tego jeszcze dawało się jakiś koncentrat paszowy czy jakieś tam witaminy i świnie były zdrowe i wszystko było dobrze. A teraz wiadomo, jak to jest z tymi wymogami co do świń. Dobra,
to już na razie tyle. I tak, to można teraz na jakiś czas, nawet na kilka godzin zostawić, żeby te otręby napęczniały i wtedy będzie ich więcej, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, aby podać te otręby kurom od razu do jedzenia i ja tak właśnie zrobię, już nie pierwszy raz tak robiłem. Więc tak, najpierw po kolei otręby. Kury, przepraszam was bardzo, bardzo mocno i bardzo serdecznie, ale muszę się tutaj jakoś dostać. Więc tak, z drogi kury, z drogi, nie podchodzić pod nogi. Biorę tutaj takie naczynie, o ile to mogę tak to nazwać. Jest to takie zakrycie od jakiejś beczki czy coś takiego, o ile dobrze pamiętam. I na to daję właśnie jakieś ziemniaki ugotowane i właśnie te otręby wylewam kurom. To jest teraz taka popa, taka zupa, taka kaszka manna, nie wiem jak to nazwać. Kury trochę po tym czasami chodzą, ale właśnie staram się, żeby te kury tak nie chodziły po tym i żeby jadły sobie tak swobodnie po tym, ale też nie będę tych kur pilnował w nieskończoność. A resztkę tych otrębów mogę wywalić tutaj. O, te nowe kurki sobie trochę pojedzą, bo te kurki trochę też się jeszcze boją i tak się czują troszeczkę nieswojo. Ale już się cieszę, bo wychodzą na wybieg sobie z kurnika. Są na świeżym powietrzu i cały czas się oswajają, więc będzie już dobrze. Ale oczywiście te kury stare już musiały przyjść tu. Zamiast jeść tam, to jedzą jeszcze tutaj. No ale wszystkie się nie pomieszczą w jednym miejscu. Rozumiem je. I co kurki? Dobre? Smakuje wam? Co Zeniu? Dobre? Dobre, tak? Wy to wyjecie. Jak nie teraz, to za jakiś czas. Ale zjecie. Bo wiem, że zjecie, bo już nieraz tak było, że zjadłyście. Ze smaczkiem, tak? No i właśnie, moi drodzy, otręby pszenne, jak i żytnie, poleca się stosować w hodowli u kur, czy na przykład u drobiu tucznego. A dlaczego? Ponieważ zawierają dużą ilość właśnie witamin z grupy B i dużą ilość po prostu różnych minerałów. Ale nadużycie takich otrębów w skarmianiu kur może skutkować biegunką w stadzie właśnie, więc tego trzeba uniknąć, moi drodzy. To tak informacyjnie. A teraz, skoro otręby są już podane, to poda się moim kurkom. O, tutaj mamy jeszcze resztkę, to niech sobie dam im to wiaderko, tak im położę i niech sobie wydziubią. O, długo nie trzeba czekać. To teraz damy trochę owsa. Kury muszą jeść, żeby znosiły jaja, ale też nie trzeba ich karmić nie wiadomo jak dużo i jak często, bo później będziemy trochę przesadzać. A kury też przejedzone nie mogą być, bo wtedy by jadły, a jajek i tak by nie znosiły lub tych jajek by znosiły bardzo mało. A zresztą jak teraz mamy okres już letni, moi drodzy, mamy już dosłownie końcówkę czerwca, bo ten filmik jest nagrywany w piątek 30 czerwca, jutro jest sobota, 1 lipca, więc już praktycznie okres wakacyjny na całego, więc kury też nie muszą jeść tak bardzo dużo, bo wtedy jest im też za gorąco, jajek czasami nie chcą znosić i jeść też nie chcą, ale najwięcej piją wtedy wody, bo jest gorąco. Dobra, owiec podany, to teraz czas na wisienkę na torcie, jak to się mówi, taki deserek, czyli chciałem powiedzieć pszenica, bo też na P, ale to jest pasza. Ładnie pachnie, tak jak już mówiłem. Kurkom też bardzo smakuje. O, halo, halo. Nie.
O, tutaj drzewo też było ścięte, więc mam takie krzesełeczko naturalne i mam gdzie co położyć, na przykład w razie czego. O, ale proszę skosztować z mojej ręki. Ach, jak wydziubiecie. Fajne uczucie. Kto jeszcze tak nie skarmiał kury z ręki, to polecam. Na początku ktoś może się bać, ale to nic strasznego. To jest fajne uczucie, tylko że kury tak skubią czasami i tak czasami mocniej też złapią za tą skórę na dłoni, ale przynajmniej w dłoni poprawi się krążenie krwi i w ogóle. Dobra, a teraz tą paszę już podam na serio. Tutaj ktoś chce? Halo, halo, pasza, pasza, pasza. One są chętne na paszę. Moje kury bardzo lubią paszę. Ja nie robię swojej paszy własnej. Wolę kupić. Bo tak jak mówiłem, tej paszy też nie daję nie wiadomo ile. Ale chociaż żeby była. Bo wtedy kury lepiej się niosą. I po prostu ona zawiera też te składniki, które kurom niosą, są bardzo potrzebne. Ale wiadomo, swoja pasza to swoja pasza. I wtedy na 100% wiemy, co w tej paszy się znajduje. Ale też nie można mówić, że taka kupna pasza też jest bardzo zła i bardzo niedobra. Bo ja tą swoją paszę już kupuję bardzo dużo i nie narzekam. Jest z tej samej firmy, więc nie zmieniam paszy. Cały czas kupuję tą samą. Bo na przykład, moi drodzy, jakbyśmy kupowali przez jakiś czas tą samą paszę cały czas, a później zmienilibyśmy gwałtownie na inną paszę, to wtedy kury by mogły też dostać biegunki, podobnie jak było właśnie z tymi otrębami. Dobra, więc to już na tyle by było, jak to się mówi, finito, bailando. I co? No i to wiaderko i tak wyciągłem, nie wiem po co, jak to ja. Położę im tutaj, one sobie to wyjedzą, wydziobią. A my, moi drodzy, już się pożegnamy ze sobą. Życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. A my widzimy się w kolejnym i następnym filmiku. A jeśli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarz. A my widzimy się. Cześć!